Anna Kluczyńska, witam Was na kanale W Sercu Polski. Witam Was w swojej cotygodniowej serii Jak spędzić weekend w naszym regionie. Wybrałam trzy miejscowości, jeśli chodzi o ten weekend, w których wydaje mi się najwięcej się dzieje w ten weekend. Jest to Zgierz, są to Sokolniki Las oraz Ozorków. Rozpoczniemy standardowo od piątku. W piątek w Zgierzu odbędzie się Zgierska Amatorska Liga Koszykówki, już mówię, od godziny 19 na Mosirze przy Wschodniej 2. Teraz przejdziemy sobie już do soboty. I jeśli chodzi o sobotę, to najpierw opowiem o Ozorkowie, gdyż tam jest jedno wydarzenie. Na hali sportowej o godzinie 17 przy Trauguta 2 oczywiście odbędzie się koncert noworoczny i będą tam grane utwory zespołu Queen przez orkiestrę Ala Viena. To tyle jeśli chodzi o Ozorków. Teraz przejdziemy do Sokolnik Lasu. Na placu zabaw od godziny 12 do 13.30 odbędzie się inaczej. Fundacja Ekologiczna Miasto Ogród Sokolniki zaprasza wszystkie dzieci na spotkanie noworoczne i podczas tego spotkania będą gry, zabawy, gorąca czekolada i domyślam się, że pewnie jakieś upominki dla najmłodszych. I to jest oczywiście plac zabaw 5-15-55+. Natomiast jeżeli chodzi o cały czas o Sokolniki, to w kościele w Sokolnikach Lesie odbędzie się 10. Festiwal Muzyczny Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Wystąpi m.in. chór Canta Bosco. Będzie to koncert kolędowy od 11.30. Jeszcze tylko wspomnę, że chór Canta Bosco jest znany nie tylko w Sokolnikach Lesie i w regionie i w całej Polsce, ale również na świecie. Niedawno wiem, że zdobył dwa tytuły na festiwalu w Rzymie, oczywiście międzynarodowym. Od godziny 13 również w Sokolnikach Lesie w kościele będzie koncert inauguracyjny i to będzie wystąpi m.in. duo skrzypcowe znane bardzo właśnie w Sokolnikach Lesie Monika i Ryszard Osmolińscy, ale nie tylko. O 15 wyruszy Orszak Trzech Króli, bo jak wiadomo 6 stycznia mamy Święto Trzech Króli. Potem o 15.30 będzie koncert w kościele, łódzkie smyczki i to z kolei będzie jeszcze jeden występ, ale już nie 6 stycznia, ale 14. Jak już zaczęłam o tym mówić, to powiem, też rozumiem w ramach tego festiwalu, chór dziecięco-młodzieżowy Promyki Słoneczne. I to będzie koncert o godzinie 13. Przypomnę, 14 stycznia. Dobrze, myślę, że możemy teraz przejść znowu do Zgierza. A w Zgierzu, jak co roku, odbędzie się Orszak Trzech Króli. Nie wiem, czy będzie tak duży i z taką, nazwijmy to, pompą jak w zeszłym roku, ale w zeszłym roku naprawdę było bardzo dużo ludzi i naprawdę wielu Zgierzan, i myślę, że nie tylko Zgierzan, byli bardzo zainteresowani tym wydarzeniem. Orszak będzie poprzedzony mszą w Kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu od 11.30, a po mszy rozpocznie się trasa przemarszu. I meta tego przemarszu będzie w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. I to jeśli chodzi o sobotę, w niedzielę na hali wielofunkcyjnej od godziny 16 będzie WOŚP na lodzie. I to oczywiście jest przy Wschodniej 2 i odbędzie się tam turniej rodzinny z nagrodami. To wszystko, jeśli chodzi o wydarzenia na ten weekend w tych trzech miejscowościach. Ja Was oczywiście proszę o pozostawienie mi łapek w górę, udostępnienia, komentarze
oraz subskrypcji. Dzięki temu jestem bardziej widoczna na YouTubie. Jeżeli Wam się podoba to, co robię, chcecie mnie wesprzeć, to możecie postawić mi wirtualną kawę na Buy Coffee. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w następnych programach.